Druga cecha szczególna produkcji polega na tym, że zmiany w produkcji i jej rozwój zaczynają się zawsze od zmian i rozwoju sił wytwórczych, a przede wszystkim od zmian i rozwoju narzędzi produkcji. Siły wytwórcze są przeto najbardziej ruchliwym i rewolucyjnym czynnikiem produkcji. Najpierw zmieniają się i rozwijają siły wytwórcze społeczeństwa, potem zaś w zależności od tych zmian i odpowiednio do nich zmieniają się stosunki produkcji między ludźmi, stosunki ekonomiczne ludzi. Nie oznacza to jednak, że stosunki produkcji nie wpływają na rozwój sił wytwórczych i że te ostatnie nie są zależne od pierwszych. Rozwijając się w zależności od rozwoju sił wytwórczych, stosunki produkcji same z kolei oddziałują na rozwój sił wytwórczych, przyspieszając go lub opóźniając. Należy przy tym zaznaczyć, że stosunki produkcji nie mogą zbyt długo pozostawać w tyle za rozwojem sił wytwórczych i znajdować się z nim w sprzeczności, albowiem siły wytwórcze mogą się w pełnej mierze rozwijać tylko wtedy, gdy stosunki produkcji są zgodne z charakterem, ze stanem sił wytwórczych i otwierają szerokie pole DLA rozwoju sił wytwórczych. Dlatego też choćby stosunki produkcji nie wiedzieć, jak daleko pozostawały w tyle poza rozwojem sił wytwórczych, to jednak wcześniej czy później muszą się one dostosować i rzeczywiście dostosowują się do poziomu rozwoju sił wytwórczych do charakteru sił wytwórczych. W przeciwnym razie nastąpiłoby zasadnicze naruszenie jedności sił wytwórczych i stosunków produkcji w systemie produkcji, załamanie się całokształtu produkcji, Kryzys produkcji niszczenie sił wytwórczych. Przykładem takiego stanu rzeczy, gdy stosunki produkcji nie odpowiadają charakterowi sił wytwórczych, przykładem konfliktu między nimi są kryzysy ekonomiczne w krajach kapitalistycznych, gdzie prywatna kapitalistyczna własność środków produkcji znajduje się w krzyczącej niezgodności ze społecznym charakterem procesu produkcji z charakterem sił wytwórczych. Rezultatem tej niezgodności są kryzysy ekonomiczne prowadzące do niszczenia sił wytwórczych, przy czym sama ta niezgodność jest ekonomicznym podłożem rewolucji socjalnej, której zadanie polega na tym, ażeby zburzyć obecne stosunki produkcji i stworzyć nowe, odpowiadające charakterowi sił wytwórczych. Odwrotnie. Przykładem zupełnej zgodności między stosunkami produkcji a charakterem sił wytwórczych jest socjalistyczna gospodarka narodowa w Związku Radzieckim, gdzie społeczna własność środków produkcji w zupełności odpowiada społecznemu charakterowi procesu produkcji i gdzie nie ma wobec tego ani kryzysów ekonomicznych, ani niszczenia sił wytwórczych. A zatem siły wytwórcze są nie tylko najbardziej dynamicznym i rewolucyjnym czynnikiem produkcji są one zarazem decydującym czynnikiem w rozwoju produkcji jakie są siły wytwórcze takie te muszą być i stosunki produkcji jeżeli stan sił wytwórczych odpowiada na pytanie za pomocą jakich narzędzi produkcji ludzie wytwarzają niezbędne dla nich dobra materialne to układ stosunków produkcji odpowiada na inne pytanie w czyim posiadaniu znajdują się środki produkcji ziemia lasy wody bogactwa wnętrza Ziemi, surowce, narzędzia produkcji, budynki służące celom produkcji, środki transportu i łączności i tym podobne, w czyim rozporządzeniu znajdują się środki produkcji, w rozporządzeniu całego społeczeństwa, czy też w rozporządzeniu poszczególnych jednostek, grup, klas, które je wykorzystują DLA, wyzysku innych jednostek, grup, klas. Oto schematyczny obraz rozwoju sił wytwórczych od czasów starożytnych aż do naszych czasów. Przejście od nieociosanych narzędzi kamiennych do łuku i strzał, i w związku z tym, przejście od myśliwstwa do oswojenia zwierząt i pierwotnego pasterstwa, przejście od narzędzi kamiennych do narzędzi metalowych, topór żelazny, radło z żelaznym lemieszem i tym podobne, i odpowiednio do tego przejście do uprawy roślin i rolnictwa dalsze ulepszenie narzędzi metalowych służących do obróbki materiałów, przejście do miecha kowalskiego oraz do garncarstwa i odpowiednio do tego rozwój rzemiosła, oddzielenie się rzemiosła od rolnictwa, rozwój samodzielnego rzemiosła, a potem manufaktury, przejście od rzemieślniczych narzędzi produkcji do maszyny i przekształcenie produkcji rzemieślniczo-rękodzielniczej w przemysł maszynowy, przejście do systemu maszyn, i powstanie współczesnego wielkiego przemysłu maszynowego oto ogólny, bynajmniej niezupełny obraz rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa w ciągu dziejów ludzkości.